Na zegarach dochodzi już godzina 15. Najświeższe fakty przedstawi dla nas Paweł Długosz. W Nepalu pod gruzami znaleziono 3 żywe osoby. 14 policjantów rannych, 6 kibiców zatrzymanych. To bilans nocnych zamieszek w Knurowie. 3000 darmowych pizz dla maturzystów. Powiemy o prezencie od RMF FM. Osiem dni po trzęsieniu ziemi w Nepalu dwaj mężczyźni i kobieta zostali uratowani z gruzów domu w pobliżu wioski Siauli, 60 km na zachód od stolicy Nepalu, Katmandu. Przewieziono ich do pobliskiego szpitala wojskowego. Z ostatnich danych wynika, że w trzęsieniu ziemi zginęło 7056 osób, a ponad 14 tysięcy zostało rannych. 14 policjantów rannych, 6 kibiców zatrzymanych. To bilans nocnych zamieszek w Knurowie w województwie śląskim. Burdy wybuchły po śmierci 27-letniego kibica, który wczoraj został ranny podczas zajść na stadionie w Knurowie. NATO zainstalowało bezpośrednią linię komunikacyjną z dowództwem armii rosyjskiej, podał dziennik Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Inicjatywa ta wyszła od Niemiec. Berlin bowiem jest zaniepokojony lotami rosyjskich bombowców. Te w styczniu wykonały 19-godzinny lot nad Atlantykiem, wywołując alarm m.in. w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy wezwali wówczas ambasadora Rosji w Londynie do złożenia wyjaśnień. Strażacy ściągają paralotniarza, który zawisł na drzewie w Międzybrodziu Żywieckim w województwie śląskim na zboczu góry Żar. Mężczyzna zawisł na wysokości około 20 metrów. Na szczęście, jak usłyszeliśmy od strażaków, nic poważnego mu się nie stało. Każdy, kto ma już za sobą egzamin dojrzałości, doskonale wie, że to nie jest łatwy czas. Dlatego, drodzy maturzyści, jeśli macie ochotę na chwilę relaksu, wybierzcie się z nami do Telepizzy. Wystarczy, że macie konto na Facebooku, adres e-mail oraz ważną legitymację szkolną. RMF FM i Interia.pl fundują 3000 darmowych pizz i 30 tysięcy kuponów rabatowych. I to już wszystko w tych faktach. Na kolejne zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny. Życzę słonecznej niedzieli. Do usłyszenia jutro. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.